Hej, witajcie, z tej strony Julek Player. Dzisiaj sobie pogadamy o nowym Eckhancie 2020. Tak, pewnie wiele z was już wie na pewno, jak jest trailer i wiele rzeczy, a niektórzy nawet nie wiedzą. Czasami tak jest właśnie. Ale mniejsza z tym. Dzisiaj chciałbym pogadać wam o Eckhancie 2020, jakie są nowe te rzeczy. No już są zapowiedzi, jak to będzie wyglądać. No i ja już mogę wam powiedzieć dzisiaj, jak to wszystko będzie wyglądać. Jakie są jajka już zrobione, bo nie wszystkie. No i się dowiecie też parę rzeczy. Na przykład pokażę wam trailer, który zaraz będę puszczać. Później wejdziemy sobie na gierkę, w której dowiemy się, jakie są tam rzeczy, jak wyglądają jajka, bo już chyba 6 czy 5 jajek jest dokładnie zrobionych. No, powiem wam, że naprawdę już trochę dużo jest. Ale samych jajek niezrobionych jest jeszcze więcej. Ale mniejsza o to. Ja już wam puszczam i zobaczymy sobie. Sightings of over 40 different eggs scrambled across the Roblox universe. We need you to secure the eggs before they're poached. Other agents have already been deployed to assist you. That leaves only one question, agents. Are you in? No. I to jest jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać między innymi. Właśnie to, że tutaj jest Egghunt. W ogóle jest fajny trailer zrobiony. Pokazuje, że to będziemy jakimiś agentami. Jakiejś, nie wiem, firmy czy coś. Będziemy mieli trzy nowe launchery, takie rakietnice, tak jakby bym mógł powiedzieć. I każda rakietnica jest do jakiegoś, no nie wiem, takiego dobrego da gracza. No, da YouTube. Są trzy takie właśnie rakietnice. Jeden to jest rakietnica dla YouTubera. Dwa to jest dla developer, czyli dla twórcy gry, popularnych gier. I trzeci jest to chyba dla właśnie adminów gier i innych rzeczy. No i ogólnie to tyle z mojej strony. Będziemy mieli co najmniej 40 czy 45 lub 6 jajek, a na razie są 6 lub 5 jajek. No i tak. Ogólnie będzie właśnie, event się zacznie 7 kwietnia, a event będzie trwać do 28 kwietnia, czyli mamy co najmniej ponad 3 tygodnie mamy na pozbieranie wszystkich jajek, 45 jajek. Nie wiem, czy ja dostanę launcher, pewnie nie. Ja nie jestem najlepszym YouTuberem, a przynajmniej nie jestem sławnym. W ogóle nawet tam są jakieś osoby, ale osoby też, które mają nawet 100, 1000 subskrypcji, i tak pewnie tego nie dostaną. No i tak, ogólnie ja już tutaj idę do Lakes. Tutaj są jajeczka, które wam zaraz pokażę. No i ogólnie warto wchodzić, bo tutaj jest wiele rzeczy. Pokazane są jeszcze od 2008 roku do 2020 roku, łącznie z tym właśnie. Pokazane wszystkie hunty, które mogę wam pokazać. I gra się nazywa... Możecie sobie wpisać Egghunt 2020, to i tak się wam wyświetli. Niezależnie od tego, czy wpiszecie inną nazwę. Bo gra ma inną nazwę. No i ogólnie do tego mogą się pojawić, nie muszą, jakieś takie pistolet, jakiś miecz,
Jakiś, nie wiem, helikopter czy jakiś dron. Taki robocik, jakaś rakieta, jakiś demon. Tu są jakieś, nie wiem, nauszniki, jakaś rakieta z tego, co widzę. O, i tutaj jest chyba admin rancher czy developer rancher. I tutaj ogólnie mamy wszystkie rzeczy, które mają być podobno tutaj dodane. Jakieś w ogóle tutaj jajka, coś dodawane, QE, w sensie iść dalej z strzałkami w tamtą stronę, albo w tą. I tutaj nie wiem, o co chodzi. No ale no, są jeszcze, ale są już na pewno jakieś tam zapowiedzi. No i tak, u mnie jeszcze mają wprowadzić chyba animację otwierania jajka, w sensie zdobywania, że jak się zdobędzie jajko, to one będzie robić taką animację, właśnie, że takie będzie ty i już dostajesz jajko. No tak jak w niektórych grach się otwiera w simulatorach. No i ogólnie już wam pokazuję, może nawet więcej niż 5 jajek. I lub 6 jest. Ale dobra, ja już wam pokazuję. Nie, więcej, o wiele. No i tak, ogólnie już po pierwsze, mamy tutaj jedno jajko. Wygląda to jak jakiś Titanic, czy tam jakieś, nie, maszyna, jakiś portal. No fajnie naprawdę wygląda, bo to takie fajne jajeczko, taki portal. To mi się najbardziej podoba w środku. Drugie jajeczko mamy jakąś bombę tykającą. Ogólnie powiem wam jeszcze jedno, bo ogólnie gry zawsze robiono tak, że tam właśnie wszystkie chyba tam giereczki, no poza 2019, to w tym roku chyba nie będzie osobnej gierki, tylko będzie trzeba chodzić po różnych grach, zresztą nawet było powiedziane Roblox Universe, czyli będziemy w świecie Robloxa inaczej. Nie wiem, do czego to może być, ja nie wiem. Niektóre jajka są już nawet powiedziane, w których grach będą, ale nie wszystkie. Więc tak, po pierwsze, drugie jajko, które mamy, jest to Murder Mystery, które będziemy mogli właśnie zdobyć w Murder Mystery. Zresztą nawet widać tam nóż. Kolejne jajko, które chyba będzie, znaczy się, kolejne jajko to będzie Texting Simulator, gdzie się tam wysyła jakieś serduszka, czy tam wiadomości, taki simulator. Kolejne jajko, które właśnie tutaj jest, to Tank Eng. Nie wiem w której grze, ale będzie. Kolejne trzy jajka, które można zdobyć już właśnie z tych rancherów, tych rakietnic. Możemy zdobyć admin egg, jeśli znajdziemy admina i on wystrzelić. Kolejne to możemy zdobyć, jak będzie developer, albo jeszcze jak będzie tutaj videostar. Jeśli ja bym miał to, to bym... Jakbym ja to miał, to by było fajnie, no ale pewnie nie będę mieć. Jeszcze wiele czasu pewnie pozostało do tego, żebym w końcu miał tyle subów, żeby mieć taki launcher. Kolejne jajko jest to Lake Egg, tak się nazywa. Jeszcze go nie wiem, w ogóle mało wiem, w których grach zdobyć można, bo jeszcze nawet nie powiedziano, w których niektóre jajka są tam podpisane, no na przykład to, tego nie, to nie, to nie. No i to. To nie wiem, co to jest za jajko, tak szczerze, bo w sumie wiem, że to jakieś jajko, ale nie wiem, co to tak dokładnie. No i ogólnie tutaj są reszta jajek, które jeszcze niedokończone są, no niestety, ale tak. Myślę, że naprawdę fajna jest ta zapowiedź do tego właśnie nowego eventu, na ten nowy egg hunt. Jedynie co mi się nie podoba, to że nie będzie oddzielnej gierki, gdzie będzie się zbierał jajko, bo normalnie to tam było tak, że... O, coś tu jest. Nie, to już robuxy w ogóle.
No i ogólnie nie będzie osobnej giereczki, tylko będzie wszystko porzucane po innych grach i tam będzie się robiło jakieś questy i później się będzie zdobywało jakieś tam, nie wiem, właśnie te jajeczka. Ja ogólnie jeszcze sobie przejdę do parkoura, jeszcze sobie porozmawiamy. Jeszcze zaraz wam w ogóle pokażę 2000 te jajka z tych dawnych roków, w sensie kiedy tam były te tam dawniej jajka jak wyglądały, bo może wiele z was się zastanawia jak to wygląda. Jezu, to zabije jeszcze. To nie jest super. Właśnie, pokażę wam te jajeczka. No, aż naprawdę jesteśmy blisko, bo chyba dzisiaj jest 31. Czy już naprawdę bardzo mało zostało do tego właśnie eventu nadchodzącego. No i tak, ogólnie wam pokażę wszystkie jajeczka. W 2008 roku to słabe jajeczka wyglądały. Nawet te kolory są takie obrzydliwe, znaczy się takie bez koloru. Kolejny ekran powstał po 2 latach. No, takie same jajka. Pokażę wam kolejny ekran, który był w 2012 roku. Tutaj są już takie jakieś trochę jajka, że się i tak są nadal beznadziejne, ale no takie bardziej, no wtedy już trochę się zaczęło. Później mamy takie jajeczka. Chyba zakładam, że to jest admin egg. Ej, dobra. No i okej, takie jajeczka niech będą. Kolejne jajeczka, które są, to chyba Save the Egg Wars. No to jest, te jakieś tutaj jajeczka są już trochę lepsze na pewno niż no były. Tutaj też były. No i tutaj już się zaczęło właśnie wtedy te, znaczy się nie, jeszcze tutaj nie. Ale nie, tutaj właśnie już się zaczęło naprawdę ładne jajeczka, wszystko w ogóle było fajne, ładne i w ogóle cała zgrywka była o wiele lepsza, bo właśnie w tej 2017 roku ja też brałem udział, mogę tak powiedzieć, bo w sumie też brałem udział, no i wtedy grałem już wcześniej niż Wielkanoc. No i tutaj już naprawdę fajne questy były. Mogę powiedzieć, tak. No i to jest 2018 rok. Najlepszy jednak według mnie. Bo 2018 rok i najlepszy właśnie. Powiem wam, że naprawdę wiele sekretów, w ogóle łamigłówek. Same w ogóle te questy były dość trudne, a jednak było to do zrobienia. W ogóle sama gra była przyjemna. No i się zaczyna to 2019. Właśnie tak wygląda 2019. Jajka nie są, nie chodzi mi o to, o jajka, że są beznadziejne, ale chodzi mi głównie o to, że właśnie wtedy się zaczęło to, że ciągle były te jaj, że się chodziło po tych różnych światach, no i wtedy już zaczęło się to psuć się gier. I znów ten rok taki będzie, może, ale jest Roblox Universe, czyli świat Robloxa, no. Czyli to znaczy, że na pewno pewnie będzie w kilku grach. No niestety, dla niektórych to może być dobra wiadomość, ale jednak myślę, że bardziej mi się podoba tamta wersja. No bo wiadomo, było lepiej, questy były. No, a teraz już nie ma tego. Tam w ogóle mamy jakieś jajko. Może to jest właśnie związek z tym jajkiem. Przecież nie.
To weźmiemy sobie, zrobimy tego parkura. I ogólnie wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego filmu, że mogłem wam powiedzieć parę informacji o tym właśnie odnośnie tego eventu. Zbliżającego się już naprawdę wielkimi krokami, bo za niedługo będzie ten Ekant 2020. W sumie może i będzie w różnych grach, ale w sumie cieszmy się, że w ogóle będzie, bo tak to tam chyba był jeden raz. W ogóle było tak, że właśnie w 2011 roku nie było w ogóle Ekanta. Masakra. Tak czy siak ogólnie ja już będę kończyć. Dziękuję wam za oglądanie, że oglądaliście mój film i w ogóle wam dziękuję za ten poprzedni film, bo naprawdę 28 wyświetleń, a 4 lajki już jest. No powiem wam, że naprawdę fajnie. Ale dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć.